Dzień dobry, witamy Państwa o poranku w TVP Info. Violetta Wrambe i Bartosz Cebeńko. Ja od razu zabiorę Bartkowi głos, bo wiem, że na pewno coś chciał powiedzieć. Nawet mi go jeszcze nie dałeś, a już od razu zabierasz. Ale tak to między nami jest i to się nigdy nie zmieni. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 9 dzień października to Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. I myślę, że to dzień szczególny naprawdę dla Bartka. Naprawdę pisania listów dzisiaj jest... Bartek jest jedyną osobą, drodzy Państwo, którą znam, która pisze listy. Mam nadzieję, że jest Państwa więcej. Woronicza 17, ulica Woronicza 17, Warszawa. Kod pocztowy proszę sobie znaleźć w internecie, bo dokładnie nie pamiętam. Jeżeli napiszą do mnie Państwo albo do Violety list taki odręczny, to my zawsze na niego odpiszemy i odpisuję, ja przynajmniej odpisuję na te listy, więc można to robić. Niech ta stara, dobra tradycja przetrwa. Właśnie dzięki czasami choćby jednemu listowi wesłanemu. A jeżeli na przykład mają Państwo instrumenty piśmiennicze, którymi chcą się pochwalić, albo listy na przykład od kogoś bliskiego i chcą Państwo nam zrobić zdjęcia, albo jak Państwo piszą listy, to można do nas też wysłać. Michał, nasz wydawca podpowiada 00999, kod pocztowy. 00999, Warszawa, Woronicza 17. Tyle jeśli chodzi o tradycję, no to teraz Bartku może o tym, co będziemy dziś mówić, bo dzisiejszy dzień w TVP Info to dzień pod znakiem litery B, czyli bezpieczeństwo. Tak, bezpieczeństwo, coś czego nam wciąż brakuje, bo cały czas mówimy i o tym, jak niebezpiecznie bywa na drogach, jak niebezpiecznie bywa w różnych miejscach, nawet w żłobkach, jak się okazuje. No właśnie, i to jest pytanie, które dzisiaj zadajemy. Czy wysyłając dziecko do żłobka możemy czuć się bezpiecznie? Czy to dziecko w żłobku jest bezpieczne? Bo oczywiście chcę wierzyć w to, że takie przypadki, o których my będziemy dzisiaj mówić, to są przypadki incydentalne, że to się zdarza rzadko, że jednak większość dzieci w żłobkach i przedszkolach jest bezpieczna. Będziemy mówić o tym, bo jest to skandaliczna sytuacja, ale też nie chcę za dużo zdradzać. Żeby być chodzi o to, że jedna z opiekunek w jednym ze żłobków po prostu znęcała się nad dziećmi, a przypomnijmy, dzieci, które uczęszczają do żłobków, to przecież roczne, dwuletnie dzieci, więc naprawdę niewinne istoty, które wymagają naszej opieki, a nie tego, żeby się nad nimi wyżywać. Sytuację będziemy sprawdzać i monitorować. Godzina 6:00, serwis zaczniemy od audytu w PKN Orlen. Tam no, zaskakujące wydatki z karty kredytowej, szczegóły już teraz w serwisie. Kamila Korzeniowska. Kamili, bardzo dziękuję i oczywiście ja widzę Państwo jeszcze nie Maksymiliana Zdebickiego, który za chwilę będzie opowiadał o tych szczegółach prognozy pogody. No nie tylko dla tych regionów, które dotknęła powódź, no ale też dla całego kraju. Ale zanim prognoza pogody, no to ja jeszcze Państwa zachęcę. Adres twoje@tvp.info. Jeżeli mają Państwo jakieś problemy, mieszkają w tych terenach, które ogarnęła powódź, mogą Państwo do nas wysyłać, pokazywać zdjęcia, to jak to u Państwa teraz wygląda, jak wygląda te porządki i oczywiście jeżeli mają Państwo jakieś problemy, czy to z wypłatami, czy... A tutaj Państwo są. Czy to z wypłatami, czy z innymi rzeczami, to oczywiście zachęcamy do kontaktu. Przypomnę, twoje@tvp.info. A teraz przegląd prasy, na który Państwa zabiorę i zaczynam od tego, od czego Bartek zaczął swój serwis, czyli od tego, co się działo w PKN Orlen.